Jestem bardzo zmęczony dzisiaj po prostu. Bardzo, bardzo jestem zmęczony. Spać mi się chce. Nie spałem. Nie dosypiam ostatnio. Po prostu nie wiem, co się dzieje, ale nie mogę spać. Ale cieszę się z tego, że nawet, że nie mogę spać. Nie mogę spać, to się modlę. Jak śpię, to odpoczywam. Chwała Bogu za wszystko. Po prostu chwała Bogu za wszystko, tak? Bądźmy wdzięczni za wszystko. Tak sobie nieraz oglądam ten taki profil na Facebooku, Kościół prześladowany, nie wiem, czy macie tą grupę na Facebooku. Wiecie, są takie kraje, że tylko chrześcijanie mają takie w cudzysłowie przywilej czyścić kanały, kanalizację miejską. Tam wchodzą, muszą rękami to czyścić. Po prostu to jest tylko dla nich przeznaczone, tylko dla chrześcijan. Taka jest forma ich prześladowania, wiecie, nie wiem. Nawet wtedy można powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, że mogę to robić. Dziękuję Ci, Boże, za to, że mogę po prostu służyć innym ludziom tym, że to robię, choć jest to prześladowanie dla nich. Wiecie, chciałem Ci trochę powiedzieć o miłości. Myślę, że zawsze jest dobry czas na to, żeby mówić o miłości. Wiecie, bo miłość to jest nasz znak rozpoznawczy, bo po tym świat ma poznać, że my jesteśmy, wiecie, braćmi, że jesteśmy synami Bożymi, że jesteśmy narodzeni z Ducha, że reprezentujemy Królestwo Boże, że reprezentujemy tutaj Boga, naszego Ojca, że po prostu reprezentujemy Go tutaj na ziemi, Jego charakter, Jego dobroć, Jego owoce. I po tej miłości mają nas ludzie poznawać i wiecie, jestem tak przekonany o tym, że jeśli ktoś jakby, wiecie, diabeł cały czas jest przeciwko Kościołowi, jest przeciwko ludziom, nienawidzi Kościoła, nienawidzi ludzkości, cały czas pracuje nad tym, żeby jakby postępowała ta degeneracja ludzkości poprzez różne grzechy, poprzez szerzenie różnych przekonań, różnych po prostu kłamstw o ludziach. I on jest najbardziej zainteresowany tym, żebyśmy przestali być rozpoznawalni. I po prostu nie mogłem się odpędzić od takiego jednego słowa, które jakby nie jest nawet żadnym takim zachęcającym słowem. I ono mówi, to jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 12 wers. I ono mówi coś takiego bardzo nieoptymistycznego. I tam jest napisane: ponieważ bezprawie się rozmnoży, dlatego miłość wielu oziębnie. Tam jest napisane, że rozmnoży się bezprawie. I wiecie, bezprawie może przybierać różne formy. Może być bezprawie, które jakby jest bezprawiem wymierzonym z kierunku po prostu rządu w kierunku narodu. Może być takie bezprawie. Ale może być też bezprawie, które jest jakimś takim, wiecie, kompromisem moim, z moją cielesnością. Wiecie, tak mówimy, na kryzysie niektórzy zarabiają, niektórzy tracą. Chwała Bogu za tych, którzy zarabiają, ale niektórzy tracą. Niektórzy nie umieją się odnaleźć w kryzysie i jakby tym trzeba pomóc. I wiecie, miłość może oziębnąć. Nasza miłość może oziębnąć. Może oziębnąć nasza miłość. Tu jest napisane, że miłość wielu oziębnie. Wiecie, nie wydaje mi się, że to by dotyczyło tylko tych ludzi, wiecie, których nie ma tutaj z nami. Wierzę w to, że to dotyczy również Kościoła. Jezus powiedział, że do jednego z kościołów powiedział, że mam Ci za złe to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Że Twoja pierwsza miłość nie jest już taka gorąca. Już nie jest taka po prostu
Nie ma w niej tylu emocji, nie ma w niej takiej pasji, nie ma w niej tyle poświęcenia, nie ma w niej już tyle rzeczy. Tyle tych rzeczy, które były na początku. Jezus tak powiedział do Kościoła i tutaj słowo mówi, że miłość może oziębnąć. Wiecie co? I wierzę w to, że każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, co to jest miłość? Jak ja rozumiem miłość? Co to jest moja miłość do Ciebie, do brata, do siostry, do człowieka ze świata tak zwanego, jak to nazywamy? Co to jest miłość? Co to jest? Co to jest? Może ktoś powie, co to dla Ciebie jest miłość? Miłość to też decyzja. Miłość to jest decyzja. To jest decyzja, no ale to decyzja, ale jaka decyzja? Co ja decyduję? Kościół jest też obrazem rodziny. Kościół jest obrazem rodziny. Ja na przykład decyduję codziennie rano iść do pracy, chociaż nie jest mi łatwo, dlatego żeby błogosławić swoją rodzinę i błogosławieństwem. Założenie rodziny. O właśnie, no właśnie. Miłość to jest poświęcenie. Miłość to jest poświęcenie. I wiecie, ktoś powiedział, że daje temu, którego kocham. Daję temu, którego kocham. A inny mówi, że to jest niepoprawne. Że kocham tego, któremu daję. Po czym rozpoznam tego, którego kocham? Po tym, że zdecydowałem, żeby mu dać. Po tym, że zdecydowałem, żeby się poświęcić dla niego. O tym, że zdecydowałem, żeby coś stracić z siebie, żeby on mógł coś zyskać. Potem poznaję, że go kocham. Nie powiem, że jest mi fajnie w jego towarzystwie. Wiecie, fajnie jest, jak jest nam fajnie w naszym towarzystwie. To, mimo, że to jest niedobre. Ale poznaję swoją miłość po tym, że daję. Po tym, że poświęcam. Po tym, że coś tracę. Żeby ktoś mógł coś zyskać. Potem poznaję swoją miłość. I wiecie, miłość, zastanawiam się, co jest przeciwieństwem miłości. Czy nienawiść jest przeciwieństwem miłości? Czy to są te dwa bieguny? Wiecie, być może, bo jak czytałem różne komentarze, to niektórzy pisali, że to nienawiść, złość, nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Ale są też takie komentarze i takie przekonania, że to obojętność jest przeciwieństwem miłości. Że po prostu moje serce zobojętniało. Że oziębło. Że już nie jest takie gorące. Że już nie ma w nim tyle pasji, ile było na początku. I wiecie, bezprawie, takie słowo anomia, to jest greckie słowo anomia. I ono oznacza przestępstwo, występek, nieprawość, zaprzeczenie prawa, przestępstwo zakonu. I wiecie, my nie jesteśmy pod zakonem Mojżesza, ale nie jesteśmy też bez zakonu. Jesteśmy, słowo mówi, że jesteśmy pod zakonem Chrystusowym. Czyli jesteśmy pod zakonem miłości. Jesteśmy pod zakonem miłości. I wiecie, możemy jakby, no, mamy miłość scharakteryzowaną w Słowie Bożym i ona jest scharakteryzowana w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jeśli ktoś ma ochotę sobie otworzyć, to pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, tam jest napisane o jej przymiotach, jaka ona nie jest, jaka ona jest. I wiecie, ja wierzę w to, że miłości trzeba się uczyć, tak jak wszystkich innych rzeczy, trzeba się uczyć miłości. Nasze dzieci, my naszym dzieciom mówimy, że kochamy nasze dzieci i my jakby prezentujemy tą dojrzalszą stronę miłości. My wiele rzeczy im dajemy, ale też wiele rzeczy im zabraniamy, na wiele rzeczy im nie pozwalamy. A nasze dzieci płaczą, buntują się, jak czegoś nie dostaną, tak? I też nam mówią, że nas kochają. I to jest w ich rozumieniu miłość.
Więc miłość jest czymś, co po prostu dojrzewa jak owoc. Miłość jest czymś, czego musimy się uczyć. I najlepiej uczyć się od mistrza, tak? Najlepiej uczyć się od mistrza, a wiemy, że najlepszym mistrzem jest Jezus, a najlepszym podręcznikiem jest Słowo. I tu mamy napisane, tu jest takie porównanie, wiecie, języków anielskich. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą i cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, byłbym... Cóż mi to pomoże? Nic mi to nie pomoże. I dalej jest napisane, czym miłość jest. I wiecie, byłbym niczym, gdybym nie miał miłości. Dlatego Bóg rozlał w naszych sercach miłość jako dar. On poprzez Ducha Świętego rozlał naszą miłość, żebyśmy nie byli niczym. Żebyśmy mieli coś, dzięki czemu ma znaczenie to, kim jesteśmy. On rozlał za darmo, dał, rozlał przez Ducha. I dalej jest napisane, że ta miłość jest dobrotliwa. Że nie zazdrości, że nie chępliwa jest, że nie przechwala się. Że się nie nadyma, że się nie wynosi nad kogoś, tak? Że nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie szuka swego interesu. Ona nie szuka zysku dla siebie. Nie raduje się niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Że ona zakrywa różne rzeczy. Ona wszystko zakrywa. Co mówi, że ona nawet grzechy zakrywa. Że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Można miłością przykryć czyjeś grzech. Nigdy nie ustaje. Jeśli są prosta, przeminą, jeśli języki ustaną, wiedza niwecz się obróci. Miłość nie. Wiecie, ja mam taką definicję miłości, ona może nie jest jakaś tam, wiecie, wielce taka jakaś intelektualnie, wiecie, rozwinięta, ale to jest dla mnie takie ciągłe, dobre nastawienie do drugiego człowieka. Ciągłe, cały czas trwające dobre nastawienie. Dobre nastawienie. Pomimo wszystko. Pomimo tego, co się dzieje. Pomimo tego, co ja tego człowieka doświadczam. Pomimo tego, co widzę, że inni doświadczają tego człowieka. Pomimo wszystko, to jest takie moje ciągłe dobre nastawienie do takiego człowieka. I wiecie, to wypływa z tego, że ja po prostu dla siebie mam takie nastawienie. Ja siebie tak traktuję. Jestem bardzo łaskawy dla siebie. Jeśli dobrze jest być łaskawym dla siebie i wyrozumiałem dla siebie. Słowo mówi, żeby miłować bliźniego tak jak siebie. Więc tyle, ile jakby oczekujesz od siebie, tyle będziesz oczekiwał bliźniego. Jak bardzo surowy jesteś dla siebie, tak będziesz surowy dla bliźniego. Jak potępiający jesteś dla siebie, tak będziesz potępiający dla swojego bliźniego. Tak jak miłujesz siebie, tak będziesz miłował kogoś innego. W taki sposób będę prezentował swoją miłość. I będę myślał, że to miłość. I będę miał to przekonanie, że to jest miłość. I wiecie, ja wierzę w to, że to jest miłość. Być może źle rozumiana, być może niezbyt jakby ukształtowana na podobieństwo miłości, która była w Chrystusie, ale w jakiś sposób po prostu ją prezentujemy. Także dobrze jest być, miłować siebie samego. Miłuj samego siebie, kochaj samego siebie. Bądź dla siebie wyrozumiały. Tu nie chodzi, wiecie, żeby sobie, że tak powiem, popuszczać pasa, tak, od sasa do lasa, czy coś takiego. Cholej dusza piekła, nie, no bo ja jestem dla siebie wyrozumiały. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby być łaskawym dla
dla kogoś, wyrozumiałym, mieć zrozumienie. Wiecie, inaczej funkcjonuje ktoś, kto jest wychowany poprzez trzy pokolenia alkoholików, a inaczej funkcjonuje ktoś, kto jest wychowany poprzez trzy pokolenia ludzi wierzących, narodzonych na nowo, chodzących, bycie uczących się w kościele. Inaczej. Inaczej taki człowiek będzie po prostu się wyrażał przed ludźmi. Inaczej on będzie siebie wyrażał. Inaczej. Ale miłość jest w stanie zakryć jego grzechy. Moja miłość jest w stanie zakryć jego grzechy. I wiecie, i to co chciałem dzisiaj tak powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że miłość wyrażamy w słowach. Bardzo często naszą miłość wyrażamy w słowach. I przypomnę, że miłość, w jaki sposób by nie była wyrażana, to nie jest to, co służy nam. To nie jest to, z czego my czerpiemy zysk. To jest to, z czego czerpie zysk mój brat, moja siostra, mój sąsiad, mój kolega, moja koleżanka. Ktoś, kogo nie znam, kompletnie zobaczyłem, spotkałem go pierwszy raz i porozmawiałem z nim. To jest to, z czego oni wszyscy czerpią zysk. Nie ja. Ja coś z tego będę miał. Na pewno jest jakaś radość, tak? Z tego powinna zostać we mnie jakaś radość. Nie powinienem odejść z taką, wiecie, refleksją. Źle potraktowałem tego człowieka. Mogłem go lepiej potraktować. Nie powinienem odejść z taką refleksją. Choć dobrze jest, jeśli taka refleksja przyjdzie. Bo to świadczy o wrażliwości naszego serca. Ale dobrze jest odejść z radością, odejść w pokoju z takim przekonaniem, dobrze potraktowałem tego człowieka. Jezus też by tak go potraktował. Dobrze zrobiłem. Tak? Dobrze jest z tą świadomością rozstać się z każdym człowiekiem. Ale tak jak mówiłem, wiecie, to jest coś dojrzewającego. To po prostu, wiecie, u jednych działa lepiej, dlatego że dłużej trenują, a u innych działa słabiej, dlatego że krócej trenują. A czasami ci, którzy długo trenują, mają słabe momenty, mają gorszy czas. Czasami ci, którzy długo trenują i ci, którzy krócej trenują, mogą pewne rzeczy przykryć miłością i być łaskawi. Wiecie, słowo mówi, traktujcie jedni drugich jako ważniejszych od siebie, jako większych. Traktujcie jedni drugich. Wiecie, łatwo jest takiemu człowiekowi, który narodził się na nowo wczoraj, traktować tego, który 20 lat chodzi do kościoła i wierzy, jako większego od siebie, jako ważniejszego. Łatwiej. Ale już trudniej jest temu, który 20 lat chodzi do kościoła, traktować jako większego tego, który dopiero przyszedł, prawda? Myślę, że to może nie być łatwe. Ale pomimo tego, że to może nie być łatwe, po prostu trenujemy. Słowo mówi, doskonalimy się w miłości. Miłość jest spójnią doskonałości. Jesteśmy doskonali. W Chrystusie jesteśmy doskonali. Ale tym, co spaja tą doskonałość, jest miłość. Jest to, że nie dla mnie, że nie szukam swego, tak? Że to nie ja muszę na tym zyskać, ale ty musisz na tym zyskać. Wiecie, jak Żydzi prowadzili interesy, to ponoć zawsze było tak, że taki Żyd musiał być pewien, że ten, z którym robi interes, trochę lepiej wyszedł na tym interesie. Trochę lepiej niż on. Trochę lepiej. Oni wierzyli w to, że to przyniesie im jeszcze większy zysk. Wierzę, że tak było. I wiecie, chciałem powiedzieć o miłości wyrażanej w słowach. Wiecie, dużo mówimy, dużo udostępniamy różnych rzeczy na Facebooku. Wiecie, łapię się na tym, że udostępniam dużo niepotrzebnych rzeczy. Łapię się na tym. Uświadamiają mi to różni bracia czasami, czy siostry, uświadamiają mi to. I wiecie, i przyszło mi takie
przyszła mi taka historia. Nie wiem, czy to jest prawdziwa historia, czy nie. Chyba prawdziwa to jest historia. Do Sokratesa przyszedł pewien człowiek. Myślę, że już kiedyś Radek o tym mówił. Słyszałem to niedawno w radiu. Powiedział to jakiś człowiek w radiu. W odpowiedzi na pytanie, czy tej pani, która prowadziła program, czy my po prostu możemy sobie mówić, co chcemy. I zadzwonił słuchacz i on to powiedział. I ta historia jest taka, że przyszedł do Sokratesa pewien człowiek i mówi, muszę ci coś powiedzieć. Muszę. A on do niego mówi, wiesz co, poczekaj. Najpierw trzeba to przesiać przez trzy sita. Kto zna tą historię? No, znana to jest historia, tak? Najpierw trzeba to przesiać przez trzy sita. No dobra, to jakie jest pierwsze? Pierwsze sito to jest to, czy to jest prawda. Czy to, co mówisz, jest prawdą? Wiecie, jest tyle rzeczy na Facebooku, które udostępniamy, że po prostu czasami robimy to, że tak powiem, trochę pod wpływem takich szybkich emocji. Czasami. Może nie zawsze. Ale jest dużo różnych teorii spiskowych, tego typu rzeczy, które no nie wiadomo, czy są prawdą. Tak? Czasami powtarzamy rzeczy, które gdzieś usłyszeliśmy od kogoś, ale nie wiemy, czy są prawdą. Więc mówimy różne rzeczy, jeśli nie wiemy, czy one są prawdą, nie powinniśmy mówić tych rzeczy. Jeśli nie ma pewności, że to jest prawda. Więc to było pierwsze sito tego Sokratesa. Drugie sito to było sito dobra. Czy to jest dobre? Czy ta informacja, czy te słowa, które chcesz mi powiedzieć, są dla mnie dobre? One mogą być trudne. One mogą być bolesne. Ale czy w moim przekonaniu one są naprawdę dobre dla ciebie? Więc to było drugie sito. Czy one są dobre? Czy to, co chcę zrobić dla kogoś, jest dobre? Czy to, co chcę komuś powiedzieć, jest dobre? Czy dla niego jest dobre? Bo dla mnie to może być dobre, bo ja sobie ulżę. Tak? Nierzadko mówimy pewne rzeczy, albo robimy pewne rzeczy, żeby sobie ulżyć. Albo żebyśmy my wzięli zysk na tym. Żebyśmy my skorzystali z tego, co zrobimy, albo co powiemy, a nie ta osoba. Więc czy to jest dobre dla tej osoby, co chcę jej powiedzieć, albo co chcę dla niej zrobić? Czy to jest dobre? I trzecie sito to było to, czy to jest pożyteczne. Wiecie, mniej więcej to oznacza to samo, czy dobre, czy pożyteczne. Czy to jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne? Czy to, co chcę powiedzieć, jest pożyteczne? Czy z tego, co zasieję, wyrośnie coś dobrego? Czy wyrośnie coś dobrego z tego, co ja zasieję swoimi słowami? Albo swoim uczynkiem, tym, co zrobię? Czy to przyniesie pożytek? Może nie od razu. Ale czy ja wiem, czy ja mam to przekonanie, że to przyniesie pożytek w przyszłości? Że to zaowocuje? Bo wiecie, bo ja mam takie przekonanie, że powinniśmy jakby kontrolować siebie, badać swoje serce, kontrolować swoje motywacje. Jeśli coś zrobię i zadam sobie pytanie, jakie były motywacje tak naprawdę, dlaczego ja to zrobiłem? Dlaczego ja to zrobiłem? Ja wierzę, że Duch Święty odpowie mi, dlaczego to zrobiłem. Jeśli zrobiłem to prędzej, niż jakby pomyślałem. Ale, bo wiele razy robimy pewne rzeczy szybciej, niż pomyślimy, a później albo żałujemy, albo nie. A często żałujemy, żeśmy coś powiedzieli. Dlaczego? Dlaczego chcę to zrobić? Jeśli chcę to zrobić, to chcę to zrobić dlatego, że to jest prawda, że to jest dobre i pożyteczne dla tego człowieka. Czy to jest moja motywacja wewnętrzna, taka ta wiecie, głęboka. I
I wiecie, słowo mówi, że miłość wielu oziemnie w czasach bezprawia. To znaczy, że ta moja miłość nie będzie już taka dobrotliwa, że nie będzie już taka w ogóle niezazdroszcząca, tak? Że ona nie będzie już taka niechełpliwa, że po prostu będę w jakiś sposób może szukał swojej chwały. Że ona nie będzie taka aż, która nie będzie mnie w ogóle nadymać, tylko może ona troszeczkę sprawi, że będę nadęty. Może ona nie zawsze będzie się nie radować z niesprawiedliwości. Wiecie, to są rzeczy, które będą ochładzać miłość, bezprawie. Wiecie, osobiście wierzę w to, że największym bezprawiem jest grzech. Największym bezprawiem, jakiego może się dopuścić nowonarodzony człowiek, jest grzech, z którym się zaprzyjaźniłem, którego zaakceptowałem, albo nawet którego toleruję. Mogę go nie akceptować, ale go toleruję. Jest moim wyborem. Pokazuje mi go Duch Święty poprzez słowo, czy poprzez, nie wiem, braci, siostry. Grzech, w którym trwam i nie chcę po prostu z niego zrezygnować. Nie chcę. Jest on dla mnie albo wygodny, albo mam z niego jakąś korzyść, przynosi mi zysk jakikolwiek, nie wiem jaki. Największym bezprawiem jest grzech. Cokolwiek to znaczy, że rozmnoży się bezprawie, czy to bezprawie przyjdzie z zewnątrz, czy przyjdzie z wewnątrz. Słowo mówi, że miłość wielu oziemnie. Wiecie, tak się zastanawiałem, po co to słowo tu jest. Bo jeśli Jezus powiedział Piotrowi, że zanim kur zapieje, to się mnie 3 razy wyprzesz, to Piotr powiedział, nigdy w życiu się ciebie nie wyprę. Ale tak się wyparł. Jezus wiedział, co mówi, on wiedział, co się stanie. Powiedział, wyprzesz się. I to pomimo tego, że nie chciał się wyprzeć, przyszła taka presja, że się wyparł. I wiecie, myślę, że na skutek bezprawia też przyjdzie taka presja, że ta miłość oziemnie. Może przyjdzie jakiś strach. Może przyjdzie strach o własne życie, o własną sytuację, o stan. O to, jak mi się wiedzie, że może mi się wieść trochę gorzej. Może przyjdą takie presje i miłość oziemnie. Miłość oziemnie. Dlatego ja wiem, że w to, że wiecie, że miłość pochodzi z trwania. Miłość pochodzi z trwania. Jestem łaskawy dla siebie, dlatego że znam mojego Pana. Wiem, że On jest łaskawy dla mnie. Wiem, że jeśli moje sumienie mnie oskarża, to Jego miłość jest większa niż moje sumienie. To On jest większy niż moje sumienie. Wiem, że nie ma dla mnie żadnego potępienia. Bo taka jest Jego miłość. Znam mojego Pana. Znam mojego Boga. Znam mojego Ojca. Znam Go, bo spędzam z Nim czas, bo przebywam z Nim, bo przyglądam się życiu Jezusa. Jak zachowywał się, co mówił w różnych sytuacjach. Przyglądam, badam Jego życie i po tym poznaję charakter Ojca. Znam mojego Ojca. Dlatego najlepszą rzeczą, z jakiej rodzi się miłość, jest trwanie. Jest trwanie. To jest rzecz, z której płynie przynoszenie owocu. To jest rzecz, z której płynie miłość. Dlatego, bracia i siostry, kończąc, szanujmy się, kochajmy się, mówmy rzeczy, które będą dla nas pożyteczne, będą dobre, będą prawdą. Róbmy rzeczy, które będą prawdą. Pomimo tego, że może nam być trudno, to wiecie, słowo mówi, że należy wyprzeć się siebie. Wiecie, tej nowej naturze nie jest trudno. Tej nowej nie będzie trudno. Ale tej starej trzeba się wyprzeć. Trzeba się jej wyprzeć, powiedzieć, to nie jest moja natura. I nie chcę mieć z nią nic wspólnego.
bo ona umarła z Chrystusem w chrzcie. Dziękuję, do widzenia. Tej natury nie będę słuchał. Nie będę słuchał martwej natury. Będę słuchał natury Chrystusowej. Będę błogosławił pomimo wszystko. Będę czynił dobrze pomimo wszystko. Będę czynił pożytecznie pomimo wszystko. Pomimo tego, że poniosę stratę, zaprę się tej starej natury, wyprę się jej i zrobię nawet coś, co przyniesie mi stratę. Niech nas Pan Jezus Chrystus błogosławi. Amen.